Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy zbawiony może stracić swoje zbawienie? Czy osoba narodzona na nowo może stracić swoje zbawienie? Mam na imię Samuel Rice. Chciałbym zaproponować trzy proste wersety, które odpowiedzą nam na to pytanie. Trzy proste wersety, które utwierdzą nasze serca. Pokażą one, że każdy prawdziwy wierzący może mieć niezachwianą ufność i pewność zbawienia. Pierwszy werset to Rzymian 5, rozdział 8, werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Każdy z tych wersetów przedstawia Bożą miłość. Rzymian 5:8 pokazuje, że Bóg zaleca swoją miłość do nas. Że kiedy byliśmy jeszcze podłymi grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Boża miłość została nam zaoferowana, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. I z tej Bożej miłości Chrystus umarł za nas. Ten werset mówi, że Bóg tak nas kocha, że złożył doskonałą ofiarę. Doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On poszedł na śmierć. Jak Rzymian tu pokazuje, On był wydany za nas, za nasze przestępstwa i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Więc nasze przestępstwa spowodowały Jego śmierć, a Jego zmartwychwstanie stało się przyczyną naszego usprawiedliwienia. A więc, będąc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem. Tak więc Bóg zaleca swoją miłość ku nam, że Chrystus zmarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Bóg umiłował nas z Jego doskonałą ofiarą. Doskonała ofiara zajęła się wszystkimi naszymi grzechami. Kolejny fragment jest w Rzymian 8, 33 werset. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia ich. Bóg usprawiedliwia, a więc Bóg miłuje nas tak bardzo, że nikt nie może nas oskarżyć. Umiłował nas, dając doskonałą ofiarę za nas. Po drugie, w Rzymian 5:5. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. W różnych okolicznościach życia my w sobie mamy mieszkającego w nas Ducha Świętego jako obecność miłości, aby utrzymywać nas i wspierać nas i utrzymywać nas przez resztę naszego życia. I tutaj miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego jako pełne wsparcie w całym naszym życiu. A więc doskonała ofiara była dana, aby przynieść nas do tego pełnego zbawienia, przywieść nas do tego pełnego zbawienia, abyśmy mieli życie wieczne. Oraz równolegle Bóg dał nam Ducha Świętego jako pełne, perfekcyjne wsparcie nas dla każdego aspektu naszego codziennego życia. Tak długo, jak będziemy tu żyć. Tak mamy w sobie mieszkającego Ducha Świętego. Aby żył w nas, aby wspierał nas, utrzymywać nas, mieszkać w nas, być w nas. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty sam osobiście przyczynia się za nami. To jest dowód. On nam pomaga. Duch Święty jest równocześnie obecnością miłości Bożej w nas, jako pełne, doskonałe wsparcie dla nas w naszych różnych okolicznościach życia. A więc Bóg tak nas umiłował, że dał doskonałą ofiarę przez śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, co usunęło wszystkie nasze grzechy, oraz równocześnie dał Ducha Świętego, aby wspierał nas, aby trzymał nas przez całe nasze życie, niezależnie od tego, na co natrafimy. I miłość jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. I ostatecznie, w liście do Rzymian widzimy, w wersecie 32 do wersetu 39,
Rzymian 8:35-39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jak widać, apostoł Paweł podkreśla tutaj, że nie ma niczego we wszechświecie, co mogłoby nas oddzielić od miłości Bożej. Nie ma nic, co mogłoby oddzielić wierzącego od Boga. Jest pewien, że nie ma niczego takiego. W tych wersetach mamy miłość Bożą jako nasze pełne zabezpieczenie. Miłość Boża jako pełne zabezpieczenie nas. Nic nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Bożej. W tych trzech prostych wersetach mamy doskonałą ofiarę omówioną, doskonałe zabezpieczenie i doskonałe bezpieczeństwo. Więc wiemy, że Bóg miłuje nas, kocha nas, dał doskonałą ofiarę, ponieważ Chrystus kocha nas. I wiemy, że Chrystus umarł za nas, mamy Boże wsparcie, pełne wsparcie, doskonałe wsparcie, ponieważ Duch Święty mieszkający w nas rozlał Jego miłość w nas, Bożą miłość w nas. I On miłuje nas z doskonałym bezpieczeństwie, ponieważ nic nie może nas oddzielić od miłości Bożej, nic. Te trzy wersety są wszystkie w Rzymian liście. Pokazują, że nie może nikt z wierzących narodzonych na nowo nigdy stracić zbawienia. Zbawienie jest nieutracalne. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony.